Dzień dobry. Dziki. Pozdrawiam was z lodowatego południa, a jak wiecie, południe Polski to najzimniejszy region na świecie, także u nas przynajmniej z minus 80 i deszczowo. A do tego nie napawa optymizmem dzisiejszy temat, ponieważ będziemy rozmawiać na temat... PlayStation 5 Slim, a dokładniej kiedy powinno się pojawić PlayStation 5 Slim. Tak więc zaczynamy, bo będzie się w sumie sporo dzisiaj działo. No ale tak na poważnie, to dzisiaj będziemy rozmawiać na temat konsoli PlayStation 5, która robi, no nie oszukujmy się, ogromne wrażenie nie tylko mocną specyfikacją, czy też rewolucyjnymi technologiami, ale również rozmiarem. Ponieważ, no jak wiemy, konsola jest po prostu potężna. No duża jest, no. Mówią tutaj też, że o gustach się w sumie nie dyskutuje, ale każdemu może podobać się też co innego, nie każdemu musi podobać się ten, powiedzmy, design najnowszego dzieła tutaj od Sony. No i też nie każdy chce mieć tego typu konsolę w domu, taki model, bo na przykład mieszka w bloku i nie chciałby u sąsiadów szkód wyrządzić, jak mu na przykład złamie się półka i przy okazji uszkodzi się telewizor i to wszystko tak runie i zrobi się taka dziura w podłodze, że będziemy na przykład u sąsiada musieli ogrywać wszystkie tytuły, ponieważ u niego jakimś cudem jeszcze podłoga się trzyma po prostu w całości. I tym bardziej budzi to wiele emocji, ponieważ przez jego rozmiar bardzo ciężko go schować czy zamaskować, a nawet po prostu wsadzić do szafki, ponieważ do większości po prostu nie pasuje, a tym bardziej problemem będzie, jak już faktycznie znajdzie się u nas ta konsola na półce i spadnie jakimś cudem do sąsiada. No ciężko będzie wytłumaczyć, że no bo to architektura, bo to blok stary czy coś, no po prostu no, nie wytłumaczymy tego, no bo zobaczy PlayStation i będzie od razu wiedział, o co chodzi. A jak wiemy, rozmiar ma ogromne znaczenie, a konkurencja daje nam jakiś wybór w tej płaszczyźnie i ma w ofercie małą konsolę, którą śmiało można schować nawet za telewizor, uzyskując minimalistyczny styl wnętrza. Oczywiście jest to okupione dużo niższą wydajnością, ale nawet większy model jest bardziej poręczny i powinno też się go dać w prostszy sposób schować. No chyba, że jest to jakiś system antykradzieżowy, ponieważ PlayStation 5 jest tak duże, że nie da się tej konsoli tak bez zauważenia obsługi wynieść ze sklepu po prostu, a tak samo jeżeli ktoś się do was włamie, to i tak sam nie da rady tej konsoli wynieść. Być może nawet jeżeli zrobi to z kolegą i postanowią to we dwójkę ukraść tą konsolę, to też mogą nie podołać temu wyzwaniu. No ale jest na tym świecie paru fanów. I co jeśli właśnie my jesteśmy fanami PlayStation i marzymy o nowej konsoli, jednak wolelibyśmy mieć możliwość jej ulokowania w sposób, który nie rzucałby się w oczy. I tutaj rozwiązaniem powinna być wersja Slim, którą Sony pewno w przyszłości wyda. Ale dokładnie nasuwa się pytanie, kiedy ją wyda? I czy w ogóle ją wyda? Znaczy nie, no wydać na pewno wyda. Ale żeby chociaż przybliżyć się do możliwej daty premiery, trzeba zrozumieć, z jakiego powodu nowa konsola Sony jest tak ogromna. Wszystkie nowe konsole opierają się na tej samej technologii, czyli na procesorach od AMD opartych na architekturze Zen, wykonanych w 7-nanometrowym procesie technologicznym. Również układy graficzne pochodzą od AMD i noszą nazwę RDNA2 oraz również są wykonane w 7 nanometrach. Owe nanometry to w dużym uproszczeniu rozmiar, a dokładniej rozmiar tranzystora. Im niższa wartość, tym więcej owych tranzystorów jesteśmy w stanie upakować na mniejszej powierzchni, co za tym idzie również zapotrzebowanie na energię spada, jak również ilość wydzielanego ciepła. Oczywiście jest to ogromne uproszczenie, ale sama zasada właśnie tak działa. Obecnie jednak rozmiar 7 nanometrów to jeden z najmniejszych, jakie jako ludzkość potrafimy produkować na dużą skalę.
Są oczywiście już procesory wykonane w 5 nanometrach, jednak to są konstrukcje dużo prostsze i mniejsze niż choćby układ graficzny, który jest jednym z najcięższych do wykonania. Tak więc, żeby konsole mogły być mniejsze, to musimy je wykonać w niższym procesie, a dokładniej, kiedy to będzie możliwe, to dane posiadamy. Tak więc główny wykonawca procesorów oraz układów graficznych do konsoli to TSMC, który jest jednocześnie największym producentem półprzewodników na świecie. No i tak krążyły plotki, że to tutaj my z kolegą w piwnicy robimy układy graficzne i to my te półprzewodniki wytwarzamy, a przez to, że robimy więcej filmów na kanale, to nie mamy czasu tworzyć tych półprzewodników i przez to jest kryzys, to są plotki. Naprawdę to są plotki i nie wykonujemy tych półprzewodników w piwnicy. A co do TSMC, firma już ma opracowany proces 5 nanometrów, a w przyszłym roku ruszy z produkcją nawet dużych układów w tym właśnie procesie. Niedługo potem powinien również ruszyć proces 3 nanometrowy. Biorąc jednak pod uwagę, że producenci konsol obecnie praktycznie nie zarabiają na samym sprzęcie, a jedynie na grach, to będzie im zależeć, aby jak najszybciej ograniczyć koszty produkcji i wydać nowe wydania konsol, na których już normalnie będą mogli zarobić. Jednak obecna sytuacja na świecie, gdzie w kolejce po procesory ustawia się coraz więcej firm i branż, choćby branża samochodowa, która wykorzystuje rozbudowane układy do obsługi kolejnych etapów na drodze do samochodów autonomicznych, to sprawa nie wygląda za wesoło, gdyż układów po prostu nie ma. No i wychodzi na to, że jednak trzeba będzie ruszyć ten proces technologiczny w piwnicy. Tylko mam problem, bo nie wiemy, jak rozwiązać sprawę z taśmą, na której będziemy po prostu wykonywać te układy i półprzewodniki. Na domiar złego, konkurencyjne firmy produkujące półprzewodniki jednak są w tyle za TSMC i raczej nie będą w stanie dostarczyć pomniejszonych procesorów oraz układów graficznych do nowych konsol. No i teraz cnota nad cnotami i coś, czego nam w obecnych czasach bardzo brakuje, czyli cierpliwości, dlatego pozostaje nam tylko czekać na rozwój całej sytuacji i to, jak poradzi sobie z tym TSMC i jak uporządkuje ten bałagan, a w tym nawet przeszkadza im przyroda i zmiany klimatyczne. Zimno. Tutaj, bo gdzie indziej to jest gorąco. My jednak jesteśmy dobrej myśli i obstawiamy, że w przyszłe święta Bożego Narodzenia będziemy mogli znaleźć pod choinką PlayStation 5 Slim, a może i PlayStation 5 Pro. Kto wie? To również jest oczywiście możliwe, gdyż w przyszłym roku wchodzą nowe układy graficzne, które mają być aż dwukrotnie szybsze od obecnych, a taki wzrost międzygeneracyjny jest niebywały i aż prosi się o przeniesienie go do świata konsol. No i pytanie, co byśmy bardziej chcieli? Czy PlayStation 5 Slim, czy PlayStation 5 Pro? No i tutaj raczej chyba nie ma za bardzo co się głowić, bo to będzie raczej naturalna kolej rzeczy, czyli po prostu pojawi się PlayStation 5 w wersji Slim, takiej odchudzonej. No i oczywiście może pojawić się PlayStation 5 Pro, no bo co jak co. Poprzednia generacja udowodniła, że czasem możemy być zaskoczeni tym, co mamy dostępne w zasobach i wypada czasem podnieść moc konsoli, aczkolwiek nie ma co dywagować, ponieważ aktualne konsole są naprawdę bardzo dobre, warte naszej uwagi przede wszystkim, a jeżeli pojawiłoby się tylko PlayStation 5 Slim, to i tak będzie bardzo dobra informacja, ponieważ w końcu otrzymamy konsolę, która będzie zgrabniejsza i być może, no tutaj akurat są gusta i guściki, ale w bardziej stonowanym stylu niż właśnie tutaj aktualnie nasz biały, mocarny kawał sprzętu, który oferuje Sony. No i niestety dziki, to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowaliśmy. Dajcie znać w komentarzu w sumie, co wolelibyście Wy. Czy żeby pojawiło się PlayStation 5 Pro, czy jednak PlayStation 5 Slim?
która decyzja będzie lepsza, a może też uważacie, że obie konsole mogłyby sobie istnieć i nikomu by to w sumie nie przeszkadzało. Jeżeli macie niedosyt materiałów na kanale, znaczy niedosyt po tym materiale, to na kanale jest sporo filmów poświęconych konsolom właśnie aktualnej generacji, poprzednich generacji, retro sprzętów. Obecnie też staramy się tutaj mocniej wchodzić w branżę PC, także jest co na kanale robić. A jeżeli macie ochotę na luźne gadki, to wbijajcie na Discorda, panuje tam naprawdę spoko atmosfera i można na luzaku pogadać. Link do kanału macie oczywiście pod filmem. A my co? Widzimy się w najbliższy piątek, punktualnie o nieokreślonej godzinie, tak więc do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło, cześć!